Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam moją szafkę w Fortnite. Na początku chciałbym wam jeszcze raz serdecznie podziękować za 100 tysięcy subskrypcji. Na niedzielnym wieczornym live'ie odwiedziło mnie w sumie 20 tysięcy osób, za co także jestem wam bardzo wdzięczny i miło było mi was poznać. Ale co do kamerki, na razie będzie siedziała wyłączona. Do tego, z tej okazji, abyście mogli sobie sprawić jakiegoś fajnego skina, rozdaję 3 razy po 1000 fałdolców. Szczegóły klasycznie w opisie, ale przejdźmy już do głównego tematu tego filmiku. Zauważyłem, że dość często na moich live'ach pytacie, jaką mam szafkę, albo prosicie, abym wam ją pokazał. Dlatego postanowiłem zrobić ten właśnie filmik, aby Nightbot odsyłał was do tego filmiku. Zanim zabrałem się do nagrywania tego filmiku, odwiedziłem moją listę transakcji na stronie Epic i dowiedziałem się, że jeszcze jedna wpłata za 99 zł i na Fortnite wydam w sumie 5000 zł. Co jest szaloną kwotą, choć nawet nie umywa się do 10 tysięcy złotych, które wydał Patchol. Niestety popełniłem taki błąd, że często wpłacałem fałdolce za 39 i 99 zł, na czym znacznie straciłem, ponieważ powinienem kupować raz na jakiś czas największy pakiet. I niestety, przegapiłem okazję na kupno skinów z okazji Świąt Bożego Narodzenia, choć chciałem raz kupić Pana Ciastka, ale mój kolega mnie zniechęcił, mówiąc, że jest słaby. Mała ciekawostka. Pierwszy raz fałdolce kupiłem 23 grudnia w 2017 roku. Ale na co? Powiem wam za moment, bo już pora otworzyć szafkę. No i to jest moja szafka. Teraz mam założonego króliczka, ale może zacznijmy od początku. Asprzestworzyk kupiłem, kiedy od razu wyszedł. To był chyba drugi skin za 2000 fałdolców w sklepie. Pierwszy był chyba Red Knight, którego nie kupiłem w czasie drugiego sezonu. To jest skin z Ratowanie Świata. To jest skin z trzeciego sezonu. Szczerze mówiąc, mi się nie podoba ten skin. Pamiętam, że kiedyś był duży hype na tego skina, ale jak zawsze wszystkie skiny się nudzą, niestety. Deskrukcja. Też był hype tego skina, ale mi się od razu znudził. Ma bardzo fajne skrzydła, ale tylko z niektórymi skinami. Niestety nie pasuje do wszystkiego. To jest skin za pierwszy pakiet Twitch Prime. To jest taki przerobiony aż przez tworzy, nie ma jednak słuchawek. I ma inny w ogóle kamuflaż. To jest panda. Pani misia. Też ratowanko świata. No i drift. Drifta wbiłem na fulla. Wiadomix. Pamiętam, jak nie mogłem się doczekać, aż go wbiję. No jak go wbiłem, to już mi się znudził. Tak zawsze jest. O, to jest skin z czwartego sezonu. Dzika karta. Z wydarzenia Wysokie Ryzyko. Ciekawe, czy kiedyś wróci, bo to w sumie jest skin z wydarzenia, ale pewnie wróci, jak każdy skin. To jest skin za wyjazd w trasę w tamtym sezonie, w piątym. I bardzo mi się nie podoba. Fortuna. To jest akurat fajny skin, taki... dość, jakiś nie jest wystrzałowy, dlatego może jakoś nie, jakby nie świeci na mapie. No jest fajny. Hime, to jest jeden z moich ulubionych skinów tamtego sezonu, na pewno, to na pewno. Bardzo fajny skin. To jest Karbil. Okej, to jest kowbojka, to jeszcze nie wiem jej etapu z tym płaszczem. No jakoś nie gram za dużo teraz. Pewnie zacznę grać więcej, jak wbiję tego wilkołaka, bo chciałbym mieć tego białego wilkołaka, on mi się bardzo podoba. Kruk. Ma fajny bugbling, ale sam skin mi się znudził strasznie. Magnus. To jest... czekajcie, jest emotka do niego. Okej, to był Techno Viking, a to jest Musza. To jest do zestawu z Hime. I ten skin jest fajny, on jest fajny, to jest taki jakby... Moim zdaniem to jest lepsza alternatywa dla Wukonga. Tylko jako bugbling to jest taki trochę żart, szczerze mówiąc. Bugbling to jest taka chorągiewka. I zobaczcie, jak to wygląda komicznie na przykład na... No to jest taki prosto... To jest taka flaga, hej, jestem tutaj, strzel do mnie. I to jeszcze tak beznadziejnie wygląda, jak tym się gra. No ale sobie to zostawimy. Niepamięć, Oblivion. Pamiętam na Discordzie, jak wiele osób było zadowolonych z tym skinem. Z tej jakby, z tych wycieków. Ale jak wyszedł, to już jakby... ochłonęli. Że tak powiem, no to nie jest zły skin, ale też... może tak jest z każdym skinem, że po prostu lepiej wygląda na tych wyciekach, na tych ikonach przygotowanych przez twórców gry. Ogar Wojny. Kupiłem go, kiedy pelerynka jeszcze nie była bugblingiem. I pamiętam, że wtedy było głośno o tej właśnie pelerynce, że ona nie jest bugblingiem. Że dużo osób dało się skamować. No, ja byłem jednym z nich. Też czułem się... Też mi było smutno z tego powodu. No ale doczekaliśmy się. To jest Omega. Omega mi się akurat tak w miarę podoba z tym kolorkiem. Ale Karbit. No i Przybysz. To jest postać z czwartego sezonu, to jest hit ekranu. I tak naprawdę to on jest sprawcą tych wszystkich wydarzeń z tych sezonów. No bo on, prawda, tutaj zleciał. Wystrzelił tą rakietę.
No i tyle. To jest Reksio. Spoko skin nawet, ale nie gram. To jest Rekin. To jest najlepszy skin w grze. Valkyria. Valkyria, jak kupiłem ją, jak ją kupiłem, to wiedziałem, że nie będę ją grał. Kupiłem ją tylko dla skrzydeł. Bo już jak oglądałem tego skina w sklepie, to wiedziałem, że te włosy, że przez te włosy właśnie nie będę grał. To jest takie... Zniesmacza mnie trochę. Te włosy mnie trochę zniesmaczyły. I w ogóle nie gram tym skinem. W ogóle. W ogóle. Vertex. Ma twarz prosiaka. Nexus słusznie zauważył, że ma twarz prosiaka. I ma jeszcze takie śmieszne, takie japonki ma na swoich stopach. Takie, mech. A to jest też ciekawy skin, bo to jest Lockmanka. Ona pierwszy raz wyszła chyba w kwietniu, czy tam pod koniec kwietnia. I ja ją kupiłem pierwszego dnia, jak wyszła. No i przez jakiś czas byłem jednym z tych posiadaczy tego w miarę rzadkiego skina wtedy. Tylko on był rzadki, bo nikt go nie kupił, bo jest brzydka. To jest brzydki skin, tak trochę. Miała fajną gitarę, ale to był skin taki, którego po prostu nikt nie kupił. Nie wiem, czy to było zamierzone, ale twórcom udało się zrobić hype wokół tego skina. I z tego powodu dużo osób go kupiło pewnie, bo po prostu był taki rzadki przez jakiś czas. Tam w miarę rzadki. To jest Zmierzch Bogów, skin z 5 sezonu, też wbity na maksa oczywiście. I jest John Wick. No fajny skin. To był chyba pierwszy skin dobiegający od reszty, jeśli chodzi o model postaci. Bo wszystkie męskie skiny zawsze były takie... O takie, takie... Zlazłe, takie potężne. No a tutaj John Wick jest elegancki. No i wracamy do skina z ferii zimowych. On wyszedł, kiedy były chyba jeszcze ferie zimowe. U mnie przynajmniej. Kupiłem wersję kanadyjską ze względu na jego spodnie. Najbardziej mi się spodobały, ale z samym skinem też nie gram przez tą. To jest jedyny narciarz, który ma tą taką dziwną falbankę. Tutaj. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, dlaczego jako jedyny to miał. Nie podoba mi się to. Archetyp. Myślę, że byłby dobry jako Twitch Prime, ale taki skin ze sklepu to raczej nie polecam. Choć ma te fajne naboje takie zielone. Badacz wraków. To jest zakup, którego trochę żałuję. To jest bardzo fajny skin. To jest jeden z moich ulubionych skinów tego sezonu. Już. O, to jest Olitroli. Tutaj kolejny skin z 4 sezonu za pierwszy poziom. No, jest spoken. Pani medyk. Jakbyście na waszym miejscu zachowałbym sobie fałdolus na coś innego. Tak powiem. Cień. Ma fajne buty. No i tyle. No i legendarny skutuper. A teraz defaultowy w sumie. Nie miałem skutupera zanim wszedł do sklepu, więc nie mam fioletowej wersji. No ale ta fioletowa wersja nawet nie wygląda jakoś super. Ale dobrze, że daje jakieś wyróżnienie dla tych weteranów. Strach na wróble. Fajny skin, ale tylko od przodu. Disco specjalistka. Powiedziałem wam, że wspomnę o tym, na co wydałem te pierwsze 1000 fałdolców. I to było na karnet bojowy sezonu drugiego. I tutaj się wiąże taka smutna historia, że wbiłem 69 poziom ostatniego dnia, przedostatniego dnia sezonu drugiego i po prostu myślałem, że następnego dnia, bo jeszcze tam było na przykład 15 godzin o północy, że następnego dnia jak wrócę do domu sobie wbiję Czarnego Rycerza, ale przerwa techniczna na trzeci sezon rozpoczęła się już od 10 rano, czego ja nie wiedziałem kompletnie. Wtedy nie byłem kompletnie wtajemniczony w takie sprawy. No i mogłem kupić Czarnego Rycerza, ten ostatni poziom, ale myślałem, że wbiję po prostu, no. Żałuję. Żałuję, ale sam skin jest fajny, ten skin jest fajny, jestem zadowolony z niego. Mam jeszcze Bezlu Dance, czyli jest okej, okay, ale no żałuję. DJ jak mu tam? Czwarty sezon. Twitch Prime. Czwarty sezon, nie, to jest trzeci sezon. Trzeci. To jest piąty. I to jest skin ze sklepu. W sumie to polecam. Fajny skin. A to jest lama ze starym na plecach, to dalej. Commando Disco. I to jest jeden ze skinów, który moim zdaniem powinien być rzadki w miarę, bo to był skin na Nowy Rok. On jest w zestawie z tą disco specjalistką i to były takie skiny, wiecie, imprezowe, na takie dyskotykowe na Nowy Rok. No i w sumie nie wiem, dlaczego on nawet wracał. Tak wracał po prostu. Tak nawet nie miał jakąś okazję, tylko raz na jakiś czas pojawił się w sklepie i widziałem te tweety takie z żalem do Epic Games, że on wraca właśnie. No trudno. Tutaj pani strach na wróble. To samo co z panem strachem na wróble. Tutaj sportowy Janusz. Ten skin jest fajny, szczerze mówiąc. To jest fajny skin, ma fajny strój, ale te włosy trochę
to takie... króliczek. Kupiłem oba króliczki, kiedy weszły do sklepu od razu. Nie kupiłem zbieraka, bo był słaby, ale kupiłem oba skiny. I myślałem, że to będą skiny na Wielkanoc, że to będą wielkanocne skiny. No i one wróciły w sierpniu. No i co? No to nie są skiny wielkanocne. Są fajne, ale nie są w ogóle już limitowane. Łowczyni to jest 5. sezon. Pan Burger. By the way, pod jego maską jest manekin. O nie. Motocyklista to jest skin, który moim zdaniem powinien być za 1200 fałdolców, szczerze mówiąc. Nie ma żadnego plecaka i no jest prosty. Panie Akuku, kupiłem tylko panią clown, bo mi się bardzo spodobała, a pan clown pewnie bym nie grał, więc sobie zachowałem fałdolce wtedy. No i nie żałuję. Ale sam ten skin mi się bardzo podoba. To jest skin, którym raz na jakiś czas gram, bo mi się po prostu podoba. Jeszcze mi się nie znudził. Pani As to jest pakiet startowy, który jest teraz w sklepie. To jest króliczka. I jej, jakby to powiedzieć, najlepszą taką zaletą jest... I plaga. To jest kolejny skin z Halloween, tegorocznego. I to jest bardzo fajny skin. Ratownik. To żałuję. Ja w ogóle to kupiłem przez przypadek. Nie chciałem tego kupować, więc przejdźmy dalej. Pan Pomidorek. To jest Zyrox TV. Albo Team the Tatman. I Pan Pomidorek, no to jest klasyk. Motocyklistka, to jest 5. sezon. Twitch Prime 2. Sezon 3. Czekajcie, do tego skina pasuje... O. Samotnik, to jest w zestawie z tą cień. I też sobie zachowajcie hodolce, ale ma fajny bugbling. Ale to za moment. To jest sezon 4. To jest pakiet startowy sezon 5 lub 4. 5. Ratowniczka. To jest kolejny ratownik, to jest sezon 5. A tutaj dziewczyna pana Janusza. Przez te włosy też nie polecam. A tutaj taki reskin motocyklisty, ale te skiny mają bardzo fajne backblingi i bardzo fajne lotnie. To jest ninja, którym już nikt nie gra, nie wiem dlaczego. A tutaj jest motocykliska kolejna, też biała. To jest pakiet startowy za sezon 3. Tutaj skin Ernest. Bo we barwy to jest też trochę taki klasyk. Dark Bomber to jest już nowy skin w miarę, który serdecznie polecam. To takie mech trochę. Ten skin, szczerze mówiąc, też taki... Taki okej. Okay. Jest fajny, ale tyle. Hyperion. Wolę błyszczkę. Komando płetwy. To już jest z powrotem sezon 2. Wolę giermka. Maximilian. Pan Sushi. I to jest kolejny skin z 1200, który serdecznie polecam. Ma backbling. Choć nie za fajny, ale sam skin jest spoken. Giermek. To skin z 1. sezonu. Ale go kupiłem jakoś miesiąc temu. To był bardzo fajny pomysł na skina. Te takie, ta animowana kamizelka. Ale jak wszedł do sklepu i kupiłem, to już opadł ten hype. Nie wiem. Nie wiem, ten skin mnie śmieszy trochę. Powinien być za 800, szczerze mówiąc. Powinien być, moim zdaniem powinien być za 800. Ten skin też polecam, choć są lepsze skiny, ale ten też polecam za 1200. To jest jeden z pierwszych skinów, które kupiłem w sklepie. I nie pamiętam właśnie, co było pierwsze. Ten skin, czy aż przestworzy. Tutaj kolejny w miarę nowy skin. Renegade, to jest taki minimalistyczny skin. Też skin za 800. To jest jeden z lepszych skinów za 800. Dziewczyna też. Zwiadowca to skin, który był w miarę rzadki, zanim wrócił. Wczoraj czy przedwczoraj. No i to jest skin, którego po prostu nie za dużo osób kupiło, bo jest taki, to jest taki, no bo to jest defaultowy skin, tak? Okej, to są moje backblingi. I tutaj taka mała ciekawostka, mam skrzydła, ale nie mam strażnika miłości, bo kiedyś jak się zwracało skiny przez e-maila jeszcze, pisząc e-maila, to oni zabierali ci skina, oddawali fałdolce. Siup, 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 siup. Siup, siup, siup. O, to jest skin drugiego sezonu. Ale jest super głośny. Fajny, ale super głośny. To też ma fajny dźwięk, to też jest drugiego sezonu. I co jeszcze? Polecam ten zbierak, jest teraz w sklepie. To jest skin z wydarzenia Wysokie Ryzyko. Nie wiem, czy kiedyś wróci, raczej nie. No to tyle z tych zbieraków. No i to są moje lotnie. To jest moja ulubiona lotnia, szczękacz. Biały szkwal, to jest do białych motocyklistów. Bardzo fajna lotnia.
To jest za pana burgerka. Bardzo zasłaniająca lotnia. To było do niepamięci. Był ten sklep, ten przedmiot był razem z nią w sklepie i niestety, ale kolorkiem nie pasuje do niej. Może do Omegi, ale do Obliwina nie pasuje kolorkiem. To jest kolejna bardzo fajna lotnia. Na szczęście jest szeroka, a nie długa, dlatego tak nie zasłania nam ekranu. Jak na przykład smok Wukonga. Tego nie polecam. To z karnetu. To też. To jest ratowanie świata. Jak kupicie ratowanie świata i wygracie gierkę, to dostaniecie taką lotnię. I jeszcze taką. Okej, z tych płatnych to mam jeszcze to. Tej lotni nie polecam jakoś. Taka sobie. O, to jest bardzo fajna lotnia za 800. Za 500 nawet. To jest z drugiego sezonu. Jeszcze to mam. Ej. To jest trzeci sezon, to też. To jest ze sklepu, to jest piąty sezon. To jest ten sezon. Drugi, trzeci. No nic interesującego tutaj. Tutaj też nie ma nic ciekawego, mam takie po prostu karnetowe. Ale to jest akurat ze sklepu, to jest od deskrypcji. No i pozostałe młotki, których mam w miarę mnóstwo, nie mam wszystkich na pewno. Trochę zwolniłem ze młotkami, nie kupuję wszystkich. Na szczęście. Bo są... no są drogie, nie wiem czy wy zauważyliście, ale te skiny w tej grze są bardzo drogie. To jest jeden z moich ulubionych motek, ale trzeba go mieć z odpowiednim skinem. Dalej, Techno Viking. To kupiłem od razu, bez pytań. Tego nie polecam. To jest fajna emotka. To jest superowa emotka. Tego też już nikt nie używa prawie. A to jest fajna emotka akurat. To jest trzeci sezon. To jest czwarty. To jest sklep. Pamiętam jak kiedyś płaciłem za 4 dychy specjalnie, żeby kupić tę emotkę. Ojciu. To jest darmowa emotka za aktywowanie dwuetapowej weryfikacji. Czy coś takiego. A to już jest ze sklepu. To jest z karnetów. To jest z tego karnetu białego. Te zabawki. O, jeszcze ta emotka. Szczerze mówiąc, to jest trochę taka cringe'owa. No i to tyle w sumie. Jeszcze mam ratowanie świata, ten najdroższy pakiet. Znaczy, kupiłem ten najdroższy pakiet na przecenie. Ten najdroższy, ale bez Nocturno. Tak w ogóle nie gram w to ratowanie świata, nie odbieram tych nagród nawet. No to tyle w sumie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Co?